Siemano moi drodzy, dzisiaj mam dla Was recenzję, długo oczekiwaną, ja wiem, przepraszam, że to tyle trwa, ale ja naprawdę muszę długo poużywać jakichś kosmetyków, zanim Wam mogę powiedzieć, jakie jest moje zdanie o tym, czy jakie to ma plusy, jakie ma minusy, czy ja to zarekomenduję i tak dalej, więc dziękuję za cierpliwość. Dzisiaj nie będzie o kosmetykach naturalnych w 100%, dzisiaj mamy produkty marki Alpha Age, tu są silikony, tu są PEGI, tu są konserwanty, więc jeżeli szukacie naturalnych produktów, to zapraszam albo na następne odcinki, albo na te, które już były, jest ich gdzieś około 500, to pewnie coś znajdziecie ciekawego. Dzisiaj mam odpowiedź tak naprawdę właśnie na pytania o kosmetyki z tej firmy. Dużo osób pyta o ten Liquid Gold, ten ich taki tonik w złotej butelce, ten najsławniejszy produkt. Ja go mam, ale jeszcze go nie używałam na tyle, żeby Wam zrobić recenzję. Natomiast tych dwóch używałam i dzisiaj o nich sobie pogadamy. To białe w tubie, które tutaj trzymam, to jest Liquid Gold Smoothing and Perfecting Mask with Lavender i to jest taka maska złuszczająca, odbudowująca. Natomiast to w tym pięknym fioletowym opakowaniu to jest Beauty Sleep Power Peel i oni to nazywają całonocną kuracją odmładzającą. Zaraz do tego przejdę, powiem tam co i jak, tylko jeszcze mam dwa słowa do powiedzenia na początku. To są produkty, w mojej opinii, bardzo mocno działające, bardzo hardkorowe i nie dla każdego. To nie jest tak, że wiecie, o, peeling, po prostu kupię sobie to jako peeling i będzie dla mnie na pewno dobry. Nie, to trzeba mieć specjalne, konkretne wymagania i potrzeby, żeby takich kosmetyków używać. Ja nie ukrywam, podchodziłam do nich jak pies do jeża, bałam się strasznie ich użyć z dwóch przyczyn. Po pierwsze dlatego, że wiecie, moja skóra jest bardzo wrażliwa i bardzo kapryśna. Jak zobaczyłam ten pek 100 w składzie, to mówię, no nie wiem, zobaczymy. I miałam kiedyś tam jakiś od nich kosmetyk, nie byłam z niego zadowolona, więc tak z dystansem to brałam. A druga sprawa to jest to, że ja się obawiałam, że ja ich fizycznie nie będę mogła znieść na skórze. To znaczy, jeżeli używaliście kiedyś produktów z kwasami, czy domowych, czy gdzieś u kosmetyczki, to możecie się domyślać, że one mogą albo szczypać, albo delikatnie piec, albo mogą zostawiać skórę czerwoną, albo wszystko naraz. Ja mam, tak jak mówię, skórę mega wrażliwą i mnie już piecze nawet ta maseczka Madara Peel. Ta, wiecie, taka w zielonej tubie, którą Wam pokazywałam już milion razy, bo ją bardzo lubię. I ona już piecze mnie dosyć mocno, ja to szczypanie czuję. Więc jak się dowiedziałam, że te produkty mają spore stężenie kwasu glikolowego, no to tak powiem Wam, że się obawiałam, że będzie, wiecie, że będę stać przed tym lustrem i piszczeć po prostu w łazience. Dramatyzuję oczywiście, ale wiecie, ja się obchodzę z moją skórą jak z jajkiem, bo ona mi się często obraża. I na różne rzeczy różnie reaguje, więc tak, no z dystansem podchodziłam. Ale że pytacie mnie od czasu do czasu właśnie o to, ja się przygotowywałam do odcinka z pielęgnacją cery naczynkowej i też szukałam wszystkich możliwych opcji peelingów nieziarnistych, więc wypróbowałam po prostu ich milion, mam całą szufladę peelingów w domu. No i o te produkty też sporo osób pytało, plus co jakiś czas się pojawiają pytania o jakieś mocniejsze kwasy, może możesz polecić jakieś mocniejsze kwasy do domu już w gotowej formie, już coś, co mocno będzie złuszczało. Więc to jest dzisiaj odpowiedź właśnie na te wszystkie pytania. Może zaczniemy od tej maski. To jest maseczka, którą się powinno nakładać na suchą skórę, zostawiać na 10 minut, a następnie zmywać. I oni mówią, że najlepiej jest używać tej maseczki raz w tygodniu i to ma być taka kuracja. Używacie tej maski raz w tygodniu, ona będzie złuszczać, pomoże rozjaśnić przebarwienia, pomoże jakiś blizn potrądzikowych się pozbyć, czy posłonecznych i będzie rozjaśniać cerę. Ja powiem tak, tu jest napisane, że 10 minut się ją trzyma. Pierwszy raz, jak ją nakładałam, trzymałam ją 2 minuty i po dwóch mówię, zmywam, bo jak mnie uczuli, to chociaż będę mogła jeszcze jakoś się uratować. Nie uczuliła mnie, ale była czerwona ta skóra, ale już po 2 minutach widziałam rezultat, już było mega wygładzenie. Więc próbowałam dalej. Później było 5 minut, później było 8 minut i później dojechałam do tych 10. Nic się nie działo, nie uczuliło mnie, nie miałam żadnego podrażnienia. Szczypało pieruńsko. Jak macie bardzo dużą tolerancję na kwasy, to myślę, że Wam nie będzie to robiło różnicy. Mnie szczypało mocno i stałam w tej łazience, mówię, ja pieczę. Ale później to zmyłam i było w porządku. Zaczerwienienie zeszło mi po 20 minutach. I faktycznie jest tak, że ona robi efekt wow. Jest po jednym użyciu taka akcja, że skóra jest rozjaśniona. U mnie nawet trochę opalenizna schodziła po tych wszystkich peelingach przez ostatnie tygodnie. W każdym razie, jak są jakieś suche skórki naokoło zmian, to te skórki znikają. Ona oprócz tego kwasu glikolowego, bo nie wiem, czy powiedziałam? Powiedziałam, zawiera 15% kwasu glikolowego, jeśli nie, to teraz Wam mówię. Ona poza tym kwasem glikolowym zawiera też witaminę E, zawiera lawendę i zawiera miód manuka i ona miała być też nawilżająca. I faktycznie, jak tą maskę porównam do tamtej peel z Madary, no to ona jest trochę bardziej nawilżająca. I tak muszę zastosować krem nawilżający, tam moją, wiecie, normalną pielęgnację, bo to nie jest tak, że nałożysz jak, nie wiem, jak po maseczce z jogurtu i płatków owsianych, że jest mega nawilżenie, tylko właśnie jest trochę bardziej nawilżona skóra, o tak powiem.
ale i tak muszę użyć kremu. Tak jak mówię, ten efekt wow jest. Ja nie będę tego absolutnie używać w takiej formie na 10 minut raz w tygodniu, bo to jest dla mnie zdecydowanie za dużo. Moja skóra nie potrzebuje tak silnego złuszczania tak często. Może, tak jak mówię, gdybym miała problemy z teksturą, gdybym miała jakieś blizny, jakieś właśnie łuszczące się skórki naokoło wyprysków, może wtedy bym po to sięgała, ale myślę, że na ten moment ja ją zostawię jako taką maskę przed jakimś dużym wyjściem, żeby właśnie mieć taki rezultat idealnie wygładzonej skóry i tak dalej. Jedną rzecz jeszcze tylko powiem, żeby nie było wątpliwości, moi drodzy, żadna maska i żaden kosmetyk, pojedynczy kosmetyk Wam nie zastąpi takiej podstawowego fundamentu, którym jest dobra pielęgnacja skóry, dbanie o swoją cerę, ale też dobre odżywianie i tak dalej, i tak dalej. To może Wam dać efekt wow, ale to nie jest tak, że użyjecie sobie raz, dwa razy maseczki i nagle Wasza skóra będzie w idealnym stanie. Nie wierzmy w to, bo to jest po prostu bzdura i nieprawda. Z tym działaniem wygładzającym blizny, rozjaśniającym przebarwienia nie jestem w stanie Wam za dużo powiedzieć, bo moja skóra jest w świetnym stanie, ja po prostu nie mam takich problemów. Ale postaram się poprosić kogoś, kto ma właśnie spore kłopoty z cerą, żeby tego poużywam i gdzieś mniej więcej w międzyczasie przypominajcie mi i ja postaram się takie informacje zdobyć i trochę Wam podpowiedzieć. Albo jeżeli ktoś z Was już tego używał i miał kłopoty ze skórą, napiszcie proszę w komentarzu, co uważacie, bo zawsze to jest fajne miejsce, żeby się podzielić jakimiś doświadczeniami. Ja, tak jak mówię, zostawiam tą maskę na takie wielkie wyjścia, przed wielkim wyjściem na jakieś takie wieczory, bo ten rezultat u mnie wygładzenia, rozjaśnienia i takiego napięcia skóry był naprawdę mega widoczny. No i mamy jeszcze ten Beauty Sleep Power Peel. To jest, nie ukrywam, rzecz, która mnie przekonała, że może jednak to będzie coś dla mnie. To jest zupełnie inny koncept od tamtej maski. Tutaj zmywamy twarz, na suchą buzię nakładamy niewielką ilość tego produktu, rozprowadzamy okrężnymi ruchami. To ma zastygnąć na twarzy, tak jakby zaschnąć. Zostawiamy to na całą noc i wtedy rano zwilżamy palce wodą, masujemy trochę tą skórę, żeby zmyć cały ten kosmetyk. Spłukujemy to ciepłą wodą i nakładamy nasze kosmetyki pielęgnacyjne. To też szczypie bardzo, ale tylko przez 2 minutki. Potem już w ogóle tego nie czuć. Ten kosmetyk ma 14% tego kwasu glikolowego, ale on też zawiera papainę. I to są te dwa główne składniki, które pomagają rozpuścić ten martwy naskórek, złuszczyć go bez drapania, bez granulek itd. W tym kosmetyku też znajdziecie 0,5% retinolu i ja bym powiedziała, że to nie jest kosmetyk dla młodych dziewczyn absolutnie. Powiedziałabym, że to jest coś takiego, bo tak jak mówię, on tu ma być odmładzający, nie? Można powiedzieć, że ten rezultat odmładzający jest widoczny z tego powodu, że on pozostawia rano skórę rzeczywiście gładką, rzeczywiście napiętą, rzeczywiście taką rozjaśnioną i może się wydawać, że on spłyca drobne zmarszczki. Mi się wydaje, że kosmetyk po prostu nie jest w stanie tego zrobić, że te zmarszczki, które już są, one się wygładzą. Natomiast on pozostawia skórę w takiej kondycji o poranku, że to wygląda naprawdę jakby coś tam się niesamowitego zadziało. Takie jest moje zdanie. On ma formę kremu i bardzo fajne opakowanie, w którym się po prostu przyciska tą górę. Wybaczcie, że teraz tego Wam nie pokażę. Zobaczycie na zbliżeniu. Po prostu jest mi szkoda, bo to są drogie kosmetyki. Nie chcę go tak tutaj wypompować na darmo. W każdym razie on ma taką formę kremu. Oprócz tego kwasu glikolowego, ta maska też zawiera składniki nawilżające. Tam jest masło shea, masło mango, tam jest też olej żożoba, winogronowy chyba też, o ile się nie mylę. I ekstrakty z alg, tam jakieś kompleksy nawilżające. I ona faktycznie nawilża. Tak jak po tym jest poczucie lekkiego nawilżenia, tak po tym rano jest faktycznie skóra mega nawilżona i taka aż jak balon z wodą trochę napompowana. Ja bardzo lubię to uczucie. Na opakowaniu jest informacja, że powinno się tego używać tak 2 razy w tygodniu. Dla mnie to jest też za dużo. To uważam, że też nie jest mi to potrzebne. Myślę, że gdybym była trochę starsza i chciałabym tego rezultatu wygładzenia zmarszczek głębszego, no to może bym wtedy sięgała 2 razy w tygodniu po to. Dla mnie teraz to jest za dużo. Myślę, że to białe, ta właśnie maseczka będzie na jakieś wielkie wyjścia, będę je używać bardzo rzadko. Tego będę używać, myślę, raz na 2 tygodnie, raz na 3 tygodnie może. Częściej jest mi to kompletnie niepotrzebne. Chyba, że będę sięgać po inne peelingi, to wtedy ta będzie stosowana jeszcze rzadziej. Plus, tak jak mówię, to nie są tanie kosmetyki, więc ten efekt wow wolałabym sobie zostawić na jakiś czas. Jeśli chodzi o to uzyskiwanie rozjaśniania z tymi wszystkimi bliznami i tak dalej, to myślę, że wtedy można to potraktować trochę jako kurację, że bierzemy taki kosmetyk, zużywamy cały zgodnie z tymi instrukcjami i po miesiącu, czy tam po 2 miesiącach sobie oceniamy, jak to zadziałało, jak to bardzo pomogło.
Ja bym to w taki sposób ujmowała, nie jako część mojej codziennej pielęgnacji. Jeśli chodzi jeszcze o tą zawartość kwasów, to czuję się w obowiązku przypomnieć o tym, że jeżeli nigdy nie stosowaliście takich produktów, to warto się najpierw wybrać chociaż raz do kosmetyczki gdzieś takiej renomowanej, żeby zobaczyć w ogóle, jak to wygląda, żeby ona Wam oceniła, czy to jest coś dla Was, czy to Wam pomoże. Po drugie, jeżeli macie aktywne wypryski, takie, które gdzieś są duszone, drapane i w ogóle i ta skóra jest naruszona albo podrażniona gdzieś się łuszczy, gdzieś tam się zaczerwienienie robi od otarć i tak dalej, no to wszystkie te naruszenia skóry, to będzie powodowało, że będziecie mieli podrażnienie i to będzie Was bardzo piekło, więc na taką skórę uszkodzoną się takich kosmetyków nie nakłada. Pytałam też, napisałam do ich kosmetologa z zapytaniem o to, jak to wygląda z używaniem tych produktów w kombinacji, to znaczy, czy na przykład, bo wiedziałam, że ktoś będzie o to pytał, czy jak użyję sobie jednego toniku i drugiego toniku i kremu i czegoś tam jeszcze i tej maski, to czy nie będzie jakichś tam problemów. Oni mówią, że tych kosmetyków można używać z jakimikolwiek innymi preparatami, które macie swoimi pielęgnacyjnymi, więc jak używacie na przykład kremu, czy tam toniku z kwasami, albo jakiegoś kremu z kwasem migdałowym na przykład do twarzy czy coś, to możecie i tak to sobie włączyć do pielęgnacji i nie będzie żadnych tam starć, nic tam się nie stanie złego. Plus jeszcze jedna rzecz, o którą wiedziałam, że będzie na pewno wiele osób pytało, czy jak się użyje kilku tych rzeczy z rzędu, że na przykład najpierw nałożę tą maseczkę, a potem nałożę tą maseczkę na nos, to czy to wzmocni działanie i czy to będzie działało lepiej i tak dalej, to tak nie działa. To nie będzie w ten sposób, że jak sobie nałożycie, nie wiem, maseczkę 3 dni z rzędu, jeszcze to na noc i tak dalej, to Wam to 6-krotnie zwiększy skuteczność. To tak nie działa. To trzeba dać tej skórze też czas, żeby ona się zregenerowała, zanim się nałoży taki preparat na nowo i tak dalej, i tak dalej. Oni o tych kosmetykach nie zostawiają informacji, że to jest do jakiegoś wieku i tak dalej. Ja akurat się cieszę, bo wiecie, jak ja jestem nastawiona do wydzielania 25+, 35+ i tak dalej. Niemniej jednak, nie wydaje mi się, że to są kosmetyki, które są przeznaczone dla młodych dziewczyn na przykład, które mają jakieś tam świeże blizny po trądziku. Są inne sposoby, którymi można sobie z tym poradzić i to nie jest konieczne. Jeżeli właśnie szukacie jakichś preparatów, które będą dawały ten efekt wow, zwłaszcza powiedziałabym na skórze dojrzałej, to myślę, że to będą właśnie preparaty dla Was. Ale to też nie jest tak, że wiecie, no macie, nie wiem, 25 lat i bardzo duże problemy ze skórą, chcecie tą skórę wygładzić, no to nie możecie tego kosmetyku użyć. Tak jak mówię, to są preparaty do pielęgnacji specjalnej. Absolutnie bym nie powiedziała, że to jest coś, co się włącza do takiej codziennej rutyny pielęgnacyjnej. Tak jak mówię, ja będę ich używać, ale bardzo sporadycznie. Nie uczuliły mnie, nie zrobiły mi żadnej krzywdy, dały mi ten efekt wow. To jest moja opinia na temat tych kosmetyków. Mam nadzieję, że jest dla Was w jakiś sposób przydatna. Jeżeli coś jeszcze Was interesuje, o czegoś, nie wiem, o czymś nie powiedziałam, to napiszcie mi pytania w komentarzu. Postaram się na możliwie największą ilość z nich odpowiedzieć. W następnym miesiącu na pewno Wam pokażę film z tymi moimi ulubionymi peelingami, bo wybierałam tylko te najlepsze ze wszystkich, których używałam w ostatnich kilku miesiącach. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was przydatny. Jeżeli Was coś jeszcze interesuje, tak jak mówię, napiszcie mi w komentarzu. Postaram się odpowiedzieć na tyle komentarzy, na ile zdołam. Pozdrawiam Was wszystkich gorąco i do zobaczenia następnym razem. Na razie!